Wybitny reprezentant Polski Jan Tomaszewski, a więc nasz człowiek w Nicei podczas losowania grup eliminacyjnych Euro 2016. Wczoraj chyba miłe chwile, panie Janie, i w zacnym gronie. Tak, bardzo miłe chwile i jedną rzecz mogę powiedzieć. Jestem zbudowany wczorajszą rozmową, takim spotkaniem i rozmową prezesa Związku Zbigniewa Bońka, wiceprezesa Marka Koźmińskiego i trenera Nawałki. Naprawdę, proszę mi wierzyć, są to profesjonaliści wielkiej klasy. Ale tutaj tak w kuluarach rozmawiam z moimi kolegami, to wiecie, kogo oni nie chcą wylosować trzeciego koszyka? Polski. Dlaczego? Dlatego, że uważają, że my mamy wspaniałych zawodników, wspaniały potencjał. I jak to wystrzeli, a daj Boże, żeby to wystrzeliło, to każdy się boi Polski. Wczoraj też miał pan okazję odebrać specjalne pamiątkowe rękawice z rąk Michela Platiniego i chyba też było miło sobie porozmawiać z tymi wszystkimi kolegami po fachu. Tak, naturalnie, no, spotkaliśmy. Wspaniały, naprawdę. Wspaniały. Przepraszam. Prezent, rękawice takie zatopione w obrazie. Jest to coś wspaniałego, mówię, dla takich chwil warto było żyć. Ostatnio spotkałem jednego Anglika, który mi powiedział, że jeśli spotkam pana, czy to w Polsce, czy we Francji, cytuję, żebym pana zabił. Gordon Banks też chciał pana zabić? Nie, jest Ray Clemens, jest, nie ma Gordona Banksa, nie, my jesteśmy wszyscy kolegami, jesteśmy przyjaciółmi, teraz zawsze jedliśmy śniadanie. Nie, tutaj nie ma żadnego, po prostu jest to ogromna satysfakcja, że po tylu latach nas pamiętają. Jak to będzie dzisiaj wyglądać? Mają już panowie rozpisany scenariusz, wszystkie kwestie? Nie wiem, tak z tego co wiem od was praktycznie, od dziennikarzy, że mam być przy drugim i trzecim koszyku. Czyli być może, nie powiem Poland, tylko Polska. W takim razie kiedyś te ręce broniły bramki reprezentacji Polski, teraz też los reprezentacji Polski, można powiedzieć, pana ręka. Nie, broń Boże, ja obojętnie kogo nie wylosujemy, nie chciałbym wylosować ani Holendrów, ani Hiszpanów z pierwszego koszyka. Daj Boże Anglików albo Niemców. Nie zapomnijmy, że wychodzą 2,5 drużyny wychodzą z grupy. Także to jest ten. Natomiast co tu dużo mówić? Jestem przekonany, że Adam zrobi zespół i my wyjdziemy, a na pewno będziemy dumni, jestem przekonany. Wyjdziemy z grupy podczas finału w Paryżu. Bo stać nas, jestem przekonany, że będziemy w ósemce.